witam wszystkich. Myślę, że jest to pierwsza wystawa w Lublinie, a może nie pierwsza, to odpowie nam pan, że jednocześnie w jednym miejscu postaci, które spoglądają na nas z magicznych amrotypu, są także bohaterowie tej wystawy. Proszę Państwa, chciałbym powitać w takim razie gości, którzy także wystąpią dzisiaj na naszym spotkaniu. Przede wszystkim chciałbym powitać współtwórców projektu, czyli z jednej strony Małgosię Sulisz, która reprezentuje Dom Kultury w Łotyczu i całą gminę Konopnica. I witam pana, który ukrywa się pod tajemniczym, a bardzo znanym pseudonimem Switek, czyli autora tych wspaniałych, cudownych fotografii, który reprezentuje atelier historyczny, jedyne takie atelier, które wykonuje w Polsce techniką XIX-wieczną, zupełnie przypomnianą fotografię współczesnych ludzi. Witam także panią Martę Graban-Butryn, przepraszam, nie pomyliłem. Kobietę obdarzoną niezwykłym głosem, który ma także niezwykłą barwę i także jej śpiew. Można także interpretować w kategorii koloru, czy jest to śpiew biały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oraz pana Krzysztofa i męża, który zagrał nam dzisiaj na wernisażu na jednym z najbardziej niezwykłych instrumentów wskrzeszonych z pamięci tak zwanej Socewi Górajskiej. To się przepięknie składa, że do takich starych fotografii, właśnie jest taka technika. Witam także naszego kolejnego gościa, pana Marka Grąckiego, który siedzi tutaj w kąciku. Pan Marek Grącki, który na samym końcu zaprosi nas na degustację swoich serów. To jest, proszę Państwa, jeden z najpiękniejszych serowarów w Polsce, którego sery znajdowały się w dawnym gabinecie prezydenckim pana Bronisława Komorowskiego. Ale także to jest człowiek, którego serach zakochał się pan prezydent, który? Obama. Pan prezydent Obama. No i cóż, proszę Państwa, myślę, że chciałbym poprosić na początku pana Switka, żeby powiedział kilka zdań o samych fotografiach i o technice, którą właśnie widzimy na ścianie. Dzień dobry Państwu. To jest, stworzyliśmy w atelier technikę, którą stosowano w połowie XIX wieku. Jest to technika zwana mokrym kolorionem i była używana od 1840 roku w zasadzie w całej Europie. Na Lubelszczyźnie istniały cztery takie pracownie, które pracowały w drugiej połowie XIX wieku tą techniką i fotografowano w zasadzie całą okolicę. Do dzisiejszych czasów praktycznie nie zachowały się żadne fotografie czy tam płyty szklane, które były wykonywane na Lubelszczyźnie, które przedstawiałyby zarówno ludzi, jak i ich otoczenie. Wszystkie znane do tej pory fotografie przedstawiają tylko zdjęcia atelierowe. Rok temu wymyśliłem taki projekt, żeby odtworzyć tą brakującą część naszej historii i zaczęliśmy tworzyć fotografie współczesnych XIX-wiecznego Lublina, a w tym roku zaczęliśmy odtwarzać w zasadzie lubelską wieś z przełomu XIX i XX wieku i to razem z gminą Konopnica zaczęliśmy cykl takich płyt szklanych, które Państwo tu widzicie, to jest początek całego projektu. Zrobił się taki pomysł. Poznałam ludzi, zobaczyłam, że to są wspaniali ludzie, bardzo życzliwi, aktywni i zrodził mi się taki pomysł, żeby robić zdjęcia. Tylko jak je robić? A że interesuje się historią, interesuje się człowiekiem w dawnym kostiumie, w dawnej scenerii, to sobie tak wymyśliłam, żeby robić zdjęcia w dawnych strojach. Zwłaszcza, że było to połączone z akcją taką odnajdywania starych zdjęć, starych dokumentów. Była wystawa w Domu Kultury w Motyczu, dawny portret ślubny mieszkańców gminy Konopnica. I to z kolei znowu mnie nakręciło do ustawiania ludzi w tych dawnych kostiumach. W tamtym roku poznałam Switka na Nocy Kultury, zrobiłam sobie zdjęcie i stwierdziłam,
że czemu nie w tej technice? I te zdjęcia są z pilotażowej takiej sesji, która była robiona w skansenie lubelskim. Jeszcze będzie jedna taka sesja i zacznie się cykl zdjęć mieszkańców gminy, właśnie rekonstruowanych, ustawianych w dawnym kostiumie. Chcę powiedzieć, że rzeczywiście, tak jak pan dyrektor wspomniał, sam instrument, idea tego instrumentu jest tak samo zabytkowa i niesamowita, jak historia ze zdjęciami kolodionowymi, o której dowiedziałam się zupełnie niedawno i jestem niesamowicie pod wrażeniem tego projektu. Chcę powiedzieć, że na Lubelszczyźnie i w ogóle w Lublinie są muzycy, są śpiewacy, śpiewaczki, którzy, to właśnie ci, którzy pochodzą z miasta, którzy interesują się kulturą tradycyjną, dawnymi sposobami śpiewania i wykonywania muzyki, tak jak to czyniono właśnie za czasów Kolberga, czy tuż po, czyli wpisujemy się w ten okres przełomu XIX-XX wieku spokojnie. Nie chcę to przedłużać, dlatego że muzyka sama się obroni i jest idealnym tłem po prostu dla tego, co widzimy na zdjęciach. Ja chciałem powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, co się dzieje w Lublinie. Moje korzenie sięgają ziemi wizneńskiej i łomżyńskiej, ale w Lublinie dzięki Państwu Suliszom się zakochałem i stąd jestem gościem Europejskiego Festiwalu. Moim zdaniem powinien się nazywać kultury i smaku, a nie tylko samego smaku, bo tylu doznań kultury wyższej, ilu doznałem w Lublinie, rzadko mi się zdarzyło doznać w innym mieście. No chociażby w zeszłym roku ze łzami w oczach wysłuchałem koncertu Omegi z dziewczyną o perłowych włosach. Gruzja jest bohaterem tego rocznego festiwalu, którego Gruzini używają do swojego chlebka z serem, czyli do haczapuri. To są tutaj te pierwsze sery. Potem te sery dalsze są już bardziej intensywne. Jest ser z orzechami, jest bomba czosnkowa, którą wymyśliłem z takim jednym panem, który kiedyś zajmował się restauracją, a w tej chwili, jak wiem, zajmuje się głównie reklamą jednej z dużych sieci handlowych. Pan Karol O. Ale poza tym jest to bardzo dobry kucharz. Jest tutaj ser z orzechami, jest tutaj ser z suszonymi pomidorami, jest ser z orzechami. Tak się dziwnie zdarzyło, że po pewnym czasie i okresie błędów i wypaczeń moje sery znalazły się w najlepszych restauracjach w Polsce. Między innymi były obecne na obiadach prezydencji unijnej, wtedy kiedy Polska przewodniczyła Unii Europejskiej, czyli zamawiał je u mnie MSZ i od razu Państwu powiem, że płacił i to płacił co do dnia i godziny. Wystawiałem fakturę, faktura była uregulowana, także nieprawdą jest, że rząd nie płaci. I to znaczy, do tego chciałbym usłyszeć toast, który jest, od którego Gruzini zawsze zaczynają toast. I ten toast jest, może Państwa dość zdziwi, może nie. Zawsze pierwszym toastem Gruzji jest toast za tego, który jest nad nami, za tego, który jest na górze, który mieszka na niebieskich połoninach, tego, który stworzył ten świat, tego, od którego tak naprawdę zależy cały ten świat, który stworzył każdą godzinę tego czasu. I żebyśmy wiedzieli, że dzisiaj jesteśmy już w 18 godzinie dnia, a przed nami jeszcze kilka pięknych, zupełnie nie na początek godzin. Życzę Państwu, żeby te najbliższe godziny były cudowne, wspaniałe i piękne. Jeszcze raz dziękuję autorom wystawy Małgosi, panu Świrkowi, za cudowne wzruszenia i myślę, że ja to za chwilę jeszcze wrócę, żeby posłuchać pani. Państwa zdrowie. Suka Bilgorańska.
już kilka słów na ten temat zostało powiedziane, więc ja nie będę przedłużać. Teraz przy towarzyszeniu Sylwii Grajskiej krótka taka pieśń o miłości.